Witam Was. Dzisiaj chcę zrobić muffinki z jabłkami w nowej formie. Mam tutaj, widzicie, już jabłka pokrojone. Przyszykowałam sobie tą tutaj formę do krojenia. O, mam tutaj kratkę i zaraz pokroimy te jabłka w kostkę za pomocą tutaj tego urządzenia. Potem będę dodawać te jabłka do muffinek. O. Następne, widzę, dobrze idzie. Będę chociaż różne kawałki tego jabłka. Kochani, do muffinek przekonała mnie zrobienia Ewka z kanału Mandziary. U Ewki będę robiła z jej przepisu z małymi modyfikacjami, bo ona robiła ostatnio z bananami, a ja sobie zrobię z jabłkami i cynamonem. Widzicie, ładnie się sprawdza pierwsze użycie tutaj maszynki do przyciskania. O, nie trzeba kroić rękami. I już mam jabłka tutaj, jak widzicie, pokrojone. Ja je za chwilę przesypię, o, takie kawałki, przesypię do miski i zasypię cynamonem. Także na chwilę się wyłączam. Są tutaj te dwa jabłka. Nie mówiłam, że są dwa jabłka takiej wielkości. Ja je sobie wcześniej ubrałam. Widzicie, przeciśnięte przez taką praskę. I teraz ja sobie je oprószę cynamonem. Myślę, że łyżeczka cynamonu gdzieś. I wszystko sobie tutaj wymieszam. Też nie za dużo cynamonu, żeby potem nie było piekące. Potem sobie przygotuję, jak już zrobimy ciasto, foremkę na muffinki. Takie, widzicie, troszkę większe te kawałki. Będą fajnie wyczuwalne. Jeszcze damy troszkę cynamonu, czyli taką dobrą łyżeczkę cynamonu. I zaraz przejdziemy do robienia ciasta na muffinki. Ciasto się robi bardzo prosto. Praktycznie wszystkie składniki wkładamy do miski, łączymy razem i gotowe. Już tutaj mam przygotowaną miskę. Zaraz będziemy tutaj wkładać składniki. Muffinki robię z przepisu Ewki. Na jej kanale są muffinki, jak mówiłam, z bananem. Kanał Mandziare u Ewki. Pozdrawiam serdecznie Ewę. I dzisiaj zobaczysz, jak u mnie wyjdą muffinki z Twojego przepisu z modyfikacją w ten sposób, że ja po prostu dodam jabłka z cynamonem, a tutaj pozostałe wszystkie składniki, takie jak Ty dawałaś, to również będę dawała ja. Czyli lecimy. Co potrzebujemy? Najpierw weźmiemy suche składniki. Wsypiemy do miski 250 g mąki pszennej. Wsypuję do miski. Do tego 100, chyba już Wam mówię, bo tutaj patrzę, 150 gram cukru. Jeden cukier wanilinowy. O, ale czekajcie, łyżeczki sobie nie wzięłam. Łyżeczka proszku do
łyżeczka proszku do pieczenia. Taka dobra. Kubata, łyżeczka proszku do pieczenia. I teraz sobie te składniki wszystkie pomieszam. I mamy tutaj dwa jajka. Ja je sobie tutaj już wbijam do miski. Zaraz je widelcem rozstrzepię. O, upadliście. Już. Was poprawiam. Chwila, moment. O, czyli tak, dwa jajka. Ja sobie je tutaj widelcem, tym co mieszałam jabłka, rozstrzepię. Jeszcze do tego ma iść szczypta soli, to już ją tam dam do po prostu szczypta soli, tam sobie już wsypię do miski. Zapomniałam. I teraz jajka wlewam do mąki. Wstawiamy to. Jest nam niepotrzebne. Następnie mam tutaj 150 g jogurtu naturalnego. Wlewamy również tutaj do miski. I to sobie odstawiam. I do tego idzie jeszcze 100 ml oleju. I to wszystko zaraz sobie po prostu pomieszamy do połączenia tych wszystkich składników. Nie wiem, ile wyjdzie tych muffinek, czy wyjdzie 12, czy nie. Zobaczymy. O, ja sobie mieszam. Się wszystko razem fajnie połączyło to ciasto i będziemy zaraz dodawać do tego jabłka i nakładać do formy. Przygotuję formę z spodu, żeby dobrze się mąka zmieszała z tym wszystkim. O, dokładnie, widzicie, proste. Ja nigdy w życiu jeszcze nie robiłam muffinek. Ewka mnie zmobilizowała do zrobienia muffinek. Miała fajny, łatwy przepis, więc ja mówię, a co, spróbuję. Dobra, kochani, i teraz dajemy te jabłka z cynamonem. Nie wiem, czy aż tyle trzeba tych jabłek. Zobaczymy. Będą takie fajne muffinki z jabłkami. Jak się nie zmieszczą na jedną blaszkę, to potem się dopiecze. Jeszcze damy te resztę jabłka. Wszystkie damy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I wymieszam. Wszystko razem, pięknie pachnie tak cynamonowo. Potem tylko posypiemy cukrem, pudrem i będzie gotowe. To ja to na razie, kochani, odstawiam, pozabieram te wszystkie rzeczy, które tutaj są zbędne, przygotuję blaszkę i za chwilę się widzimy. I mam już przygotowaną formę na muffinki, wyłożoną tymi papilotkami i teraz będę nakładała ciasto. W każdą tutaj jest 12 sztuk do połowy. Łyżkę sobie muszę wziąć, czekajcie chwilę. I do połowy będę nakładała ciasto, bo one jeszcze wyrosną. Widzicie, pod wpływem ciężaru
one się tutaj wpadną w te dziurki, tak żeby były jabłka. O. I tak będę postępować z każdą muffinką. Jeżeli mi się ciasto zostanie, to kolejny raz napełniam foremkę i też do tak mniej więcej połowy i będę tak robiła z całością ciasta. Już wam mówię, ile to ma się piec. Ma się piec w 20 minut, około w 200 stopniach na góra dół. Dobra, kochani, to ja sobie nakładam, nagrzewam piekarnik i pokażę wam te muffinki z przepisu Ewy z kanału Mandziare Ławki. Ja wam dam na dole, wkleję link do jej kanału, jeżeli ktoś nie zna. Także zobaczysz, jak u mnie one wyjdą. I już zobaczcie, po upieczeniu druga blacha muffinek wygląda w ten sposób. Pierwszą blaszkę już zdjęłam i sobie ozdobiłam, za chwilę wam pokażę. Również zaraz powyciągam te. Widzicie, dwa na dwa zbrakło. I tutaj mam te 12. Wzięłam sobie, zostało mi się troszkę masy. Polałam sobie tą masą z tortu. One były jeszcze ciepłe. Masa się tak fajnie rozpuściła. Posypałam sobie takimi tymi koralikami. Tak one wyglądają, te 12. Te za chwilę wyciągnę. Ja tylko posypię cukrem pudrem i wam pokażę, jak one będą wyglądały. I jedną wam pokażę, jak w środku wygląda z tymi jabłkami. Powiem wam, niesamowicie pachnie cynamonowo. Już mam, widzicie, te zdjęte z blaszkę, zaraz dam do mycia, posypane cynamonem. Te stoją również obok. Zaraz wezmę jedną. Już nie brałam telefonu na statyw. Zaraz wam pokażę w środku. I tak wygląda moja muffinka. Z jabłkami w środku. Fajnie smakuje. Lekka właśnie. Lekki smak cynamonu. Widać te jabłka. Ja już sobie kawałek ugryzłam. Z boku ładnie się, widzicie, odkształciło z tej tutaj po prostu papilotki. I cóż, kochani, myślę, że przepis prosty. Ozdobić sobie możecie jak chcecie, lub sobie możecie po prostu posypać cukrem pudrem. No dzisiaj na tyle, bo już jest późno. Żegnam się, pa.